Naszym dzisiejszym gościem w studiu jest Paweł Skiba, muzyk, wokalista. Dzień dobry. Wymień trzy rzeczy, które robią studenci. Piją alkohol, uczą się i rozmawiają o sztuce. Okej. Okay. Wymień trzy rzeczy, które mokną podczas deszczu. Buty, spodnie, koszulka, rękawiczki i tym. Wymień trzy powody, aby skorzystać z komputera. Obejrzeć film, zagrać w grę, napisać wiadomość na Facebooku do jakichś znajomych. Okej. Okay. Idealnie. Wymień trzy rzeczy, które się zapala. Zapalniczka, lampka, zapala się... coś. Tyle. Wymień trzy marki pasty do zębów. Boże, Blendanet... to jest bez sensu. Ej, no. Szaleństwo. Wymień... nie. Dobra, okej. Okay. W ogóle nie przerzuciłem jeszcze pytania. Są drugie strony, są jakby co? Boże, jakie to trudne. Trzy rzeczy, które zmieszczą się w kopercie A4. List, bilet i kartka jakaś. Okej. Okay. Weszło. Fajnie było. Weszło. No super. Chyba zacznę w to grać, wiecie? Jesteś wokalistą. Skąd pomysł się wziął w ogóle na wybranie ścieżki tej kariery? Na wybranie ścieżki tej kariery. Zaczęło się, gdy miałem 3 lata. Albo 4, pamiętam, chyba 4. Brałem udział w festiwalu pieśni religijnej. Mhm. I pamiętam, że byłem takim małym brzdącem, który śpiewał, ale miał tam chwilowe problemy z zapamiętaniem tekstu, no bo jak na przykład było kilka zwrotek, stała za mną babcia i śpiewałem zwrotkę i w pewnym momencie ona mi po prostu podpowiadała, gdy się gdzieś tam zaciąłem. I to był pierwszy festiwal, na którym, w którym brałem udział i tam chyba miałem nawet pierwsze miejsce, z tego co pamiętam. No i tak powolutku szedłem w tą stronę. Oczywiście całość to zasługa moich rodziców, którzy po prostu mnie jakby pchnęli, bo w wieku chyba 7 lat czy 8 zapisali mnie do szkoły muzycznej. Na jakiś konkretny instrument? Tak, akordeon guzikowy. Aha. Dosyć trudny. Mhm. I skończyłem tę szkołę, po czym 7 lat w ogóle nie używałem instrumentu, bo miałem go dosyć. No to tak to działało wtedy niestety, że z tego co wiem, to większość osób, która taką szkołę kończy albo w ogóle jest w szkole w tak młodym wieku, to szybko się później tym nudzi, bo tych zajęć jest naprawdę dużo. Ale dopiero... wróciłeś w przyszłości do tego? Dopiero gdy przyjechałem do Warszawy na studia, skończyłem Wydział Wokalny Estradowy, to odpaliłem akordeon, bo pomyślałem, że może spróbuję pograć na ulicy. Tylko, że nie jak wyszło na ulicę, wiesz, bo jednak co? Wiesz, to jest bardzo stresująca właśnie. Rzecz. No, to jest bardzo stresująca rzecz, bo ja grałem utwory raczej takie współczesne, typu Billie Jean i grałem i śpiewałem jednocześnie. Mhm. Bo akordeon kojarzy się z takim graniem cygańskim ewentualnie, prawda, jakieś oberki tak. I inne różne rzeczy. Dokładnie. A ja chciałem to przełamać. Mhm. I przez jakieś 2 lata całkiem fajnie mi to wychodziło na ulicy i ludzie byli zaskoczeni, że jak to w sensie akordeon, w ogóle da się zrobić utwory Billie Jean, śpiewać na przykład Chicken Zombie. Ale chyba się dało. Tak, całkiem fajnie. W tym momencie już cały czas koncertuję z różnymi tam formacjami, składami i raczej sobie odpuściłem bardziej ten instrument, a na pewno jeszcze będę w niego pracował w swoim życiu, tak czuję. Współpracujesz ze studiem Acanthus. Tak. Jak wyglądały twoje w ogóle wejście, jak tam wyglądało w te drogi? Mm-hmm. Czy zostałeś zaproszony, czy wiesz, czy było jakieś polecenie, coś takiego? Ogólnie to, jeśli chodzi o studio Acanthus, to znam się z Kubą Jurzykiem dosyć długo od Bitwy na Głosy w sumie, bo razem byliśmy w grupie Natalii Kukulskiej. Tam też poznaliśmy Pawła Jędrzejewskiego, tylko że on był w grupie Sióstr Przybysz. No, a później wszyscy spotkaliśmy się na Bednarskiej na egzaminie na jedną uczelnię i do jednej klasy w sumie, bo się dostaliśmy wspólnie. I mieszkałem z Kubą Jurzykiem przez jakiś rok chyba, tak, przez rok. I tam poznałem Bartka. No i Bartek tam
proponował mi któregoś razu, żebym wpadł do studia, może coś nagramy, spróbujemy, tylko tak się odwlekało, w czasie odwlekało i w końcu minął rok, a my jeszcze nic nie zrobiliśmy, czy nawet dwa lata, nie? I w pewnym momencie była taka sytuacja, że potrzebował, żeby dograć mu akordeon. Do Tanga Roxen chyba z tego co wiem, z tego co pamiętam, albo Ale to już było tak, że wiesz, studio już... Tak, tam już była spora ekipa, no. I ja mówię, w sumie, okej, ja go tak nie znałem na tyle, żeby pójść z nim na przykład na piwo, nie? Albo po prostu się spotkać i pogadać, tylko wpadłem do niego do studia, widywaliśmy się od czasu do czasu na jakichś tam imprezach. Nagrałem akordeon, po czym on powiedział do mnie, ty wiesz co, Paweł, a może chciałbyś spróbować tutaj dograć jakieś chórki, nie? A ja mówię, no to dobra, spróbujmy. Dograłem w zasadzie w szybkim tempie te wersy i na drugi dzień Bartek zadzwonił do mnie, że ma już dla mnie kolejne rzeczy do nagrania i tak powolutku. Pamiętasz pierwszą piosenkę, którą wykonałeś w studiakach? Chodzi mi o wokal. Solową czy taką? I tak, jeżeli pamiętasz. Poczekaj. Bo jednak wiesz, to jest praca też mnóstwa osób czasami. Rzadko widzę, żeby była piosenka jednej osoby. Wiesz co, nie pamiętam jaki był to tytuł. Może po słowach sobie przypomnę. Znaczy wiem, jak ja jestem w stanie to zaśpiewać. Czy opuści godność mnie, kto przejmie się? Czy się zbudzę rano, jak w dobrym śnie? To był ten numer? Wow. Tak. I później wszyscy śpiewali te same wersje. Nie pamiętam, jak się nazywał dokładnie, ale to był ten utwór był pierwszym takim, gdzie miałem jakby swoją partię taką solową. To zapytam może inaczej. W studiu Akantus robicie covery głównie musicalowe i bajki. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? To jest bardzo trudne pytanie. Czy może jest jeszcze taka piosenka, której nie wykonałeś na przykład, a chciałbyś, albo którą wykonałeś i wspominasz ją bardzo dobrze? Ostatnio przeżyłem mile nagrywanie i podobała mi się ta wersja utworu z Legalnej Blondynki z Sylwią Przetak, bo było to coś zupełnie innego. Do tej pory, gdy nagrywaliśmy w studio, wyglądało to w ten sposób, że często nawet duety jakby się nie nagrywaliśmy tego jednocześnie. A tutaj miałem interakcję z Sylwią, gdzie musieliśmy naprawdę od samego początku, jak jedna osoba jakby pomyli intencje albo zrobi coś źle, to cały czas musieliśmy to wałkować. I naprawdę zajęło nam to sporo czasu. Jednak efekt był... Tak, no naprawdę w ogóle super, nie? I najlepsze jest to, że podchodziliśmy do tego parę razy i bywało tak, że już musimy to skończyć, chyba nie damy rady tego zrobić, nie? Przyjeżdżaliśmy dwa dni później i znowu było super i znowu coś nie tak, nie jakieś nie takie emocje, ktoś miał zły dzień, ale w końcu... Teraz idziemy w innym kierunku. Jesteś członkiem zespołu Goosebumps. Tak. Dość ciekawy zespół, jakbyś mógł nam opowiedzieć trochę o nim. No jest to zespół a cappella, gdzie takich formacji nie ma raczej w Polsce. Może dlatego, że ludzie się boją tego, co jest trudne. Ale właśnie skąd to się narodziło, że będziecie grali jakiegoś udziału instrumentu? Tak. Nasz menadżer Sebastian Kostakowski 3 lata temu stwierdził, że spróbuje zrobić coś, czego nie ma na rynku polskim w zasadzie jakoś tak. Jest chyba zespół Audiophiles, ale to jest jedyny zespół, który robi coś takiego. Jest ich więcej w składzie. Mamy dwóch beatboxerów i 5 wokalistów. I ten skład się mocno zmieniał przez ostatnie 3 lata, ale finalnie w tym momencie jesteśmy tą ekipą i w tą ekipą też nagraliśmy płytę swoją pierwszą. Na obecną chwilę pracujemy cały czas nad kolejną już ze swoimi utworami, bo tam gramy covery głównie. Aranżujemy po prostu numer pod siebie, tak żeby to faktycznie brzmiało. Zazwyczaj gramy plenery, to jest najlepsze. Że przy muzyce a cappella, że to się nie musi kojarzyć, nie wiem, z filharmonią, z jakimś śpiewaniem rzeczy takich, przy których nie do końca może publika większa na plenerach, powiedzmy, skakać dosłownie, nie? A my byliśmy w stanie tego dokonać i naprawdę zagraliśmy sporo supportów przed różnymi zespołami i też swoich koncertów i zawsze odbiór był taki zaskoczenie, dosyć takie mocne. No raczej. Tak, fajna rzecz. Może kiedyś będzie okazja się zobaczyć, posłuchać, kto wie. Jest was 7 osób w zespole. Tak. Czy trudno jest wam przygotować jakąś piosenkę? Ile to w ogóle trwa ten proces przygotowywania? No bo jednak musicie jakoś... Nie wiem nawet, jak to określić, no bo
instrument się dogrywa, a tu wy jesteście poniekąd instrumentami. Tak. Więc... Po pierwsze, aranżacją zajmuje się głównie Grzegorz Duszak i Dominik Skrzyniarz. Oni mają straszną zajawkę na tym punkcie. Lubią to robić i gdy są nowe numery, to oni to po prostu siadają sobie przy instrumentach, przy kompie i to ogarniają. Potem przynoszą nam, że tak powiem, gotowy produkt i każdy z nas odgrywa inną rolę. Czyli ja na przykład mogę być w danym numerze gitarą i śpiewać partie gitarowe i ogarniamy w ten sposób całą harmonię. No, więc... fajnie to brzmi, śpiewać partie gitarowe. No dosłownie to tak. To fajnie brzmi po prostu. Dosłownie tak. No, musimy zastąpić te instrumenty jakoś, nie wiem, więc... No jakoś to powoli wychodzi. No, kiedyś było ciężko na próbach się zgrać i faktycznie zajmowało nam to dużo więcej czasu, a teraz wchodzi to automatycznie tak w sumie. Wybieracie covery na zasadzie coś wpadnie do ucha? Czy... Wiesz co, wybieramy utwory, które są przede wszystkim na topie, które są znane i przy których ludzie faktycznie będą się dobrze bawić, nie? Bo raczej stawiamy na fajną imprezę. Jakie jest twoje hobby? Co robisz w wolnym czasie? Hobby? Bardzo lubię sport. Ogólnie od dziecka miałem taki problem, że muzyka gryzła się ze sportem. Czyli tak jak wspominałem wcześniej, chodziłem do szkoły muzycznej, a chciałem na przykład chodzić na karate. Ale to nie było pod pretekstem rodziców, czy...? No właśnie nie do końca, bo ja w sumie... No oni jakoś to musieli ukierunkować, nie? Więc wybrali tą drogę, z czego później, gdy skończyłem szkołę muzyczną, i tak chodziłem na to karate, nie? Więc cały czas sobie to uzupełniam, jeżdżę też na motocyklu, mieszkam, wychowałem się w takiej bardzo małej miejscowości, gdzie to jest ostoja spokoju. Gdy tylko mam wolny czas, którego nie mam, to staram się tam jeździć jak najczęściej, po prostu tam... Ale dlaczego? Chowałem się tam, wiesz? Wychowałem się tam i tam spędziłem jakby najwięcej czasu w swoim życiu. I wyobraź sobie sytuację, że na przykład wychodzisz na ulicę, patrzysz w prawo, patrzysz w lewo i nic się nie dzieje. I nie spotkasz tam żadnej istoty totalnie, nie? I to jest fajne, że jest spokój. Słychać tylko ptaki. Nie to co Warszawy. Znaczy, no, miasto ma swój urok i wieś no też, tak. Nie? Mam tam swój dom, jeżdżę tam na motocyklu i odpoczywam. Wszystkim polecam Roztocze, bo Park Roztoczański i okolice jest naprawdę dużo miejsc do wypoczynku. Jakby ktoś z was chciał przyjechać, to zapraszam. Jakie plany na przyszłość? Plany na przyszłość są takie, że w tym momencie moim priorytetem głównie jest pisanie też swoich numerów, bo to są dwa projekty, Acanthus i Goosebumps, w których się rozwijam, świetnie się bawię, jestem w stanie jakby też utrzymywać się dzięki temu, że robię cały czas muzę, zajmuję się 24 godziny na dobę dosłownie tylko i wyłącznie muzyką i przy okazji właśnie w tym momencie mam już nagraną epkę, na której będzie 5 numerów. Życzymy ci wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. I dziękujemy za to. Dziękuję pięknie.